Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livit, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. Okej, od ostatniego odcinka nie zmieniałem kompletnie nic. Zostawiłem grę dokładnie tak jak była. No i odblokowaliśmy sobie tutaj tą tamę zaporę, śluzę bardziej, o chyba tak. I możemy zbadać kolejną część herbarium. To jest drabina? Tak. Trochę nie wyglądało, ale to jednak była drabina. Okej. Czy tutaj mamy coś do przeszukania? Cokolwiek? Nie bardzo chyba. Sam nie wiem, czy tutaj mamy coś szukać, czy może tam na dół zeskoczyć. Dobra, przeszukajmy najpierw tutaj. Okej, mamy otwarte drzwi, a w zasadzie wyważone. Okej, to może być ciekawe. To Morkwark wyważył te drzwi. Pewnie coś wyczuł po drugiej stronie. Okej. Symbol Frey. Gdzie jest ten symbol Frey? W sensie to jest to nabazgrane tą krwią? Ani śladu żerowania. Morkwark najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. To już raczej wiemy dlaczego. Poćwiartowane rany. Odrosła! Zawsze odrasta! Okej, znowu będziemy z nim walczyć? Niszczuje zdrowie. Nie chcesz usłyszeć tej historii! Okej, no wysłuchajmy. Niech będzie moja strata. Mów. Przyszli wojownie. Wiedzieli, że mnie zabiją. To złapali. Przekuli łańcuchem. Zamknęli tu. Wiesz co zrobiłem? Odgryzłem sobie nogę i się uwolniłem. Z każdym kęsem ryłem z bólu. Rygałem krwią. Rany. Kto by pomyślał, że odgryzanie własnych kończyn może boleć? No. Nie rozumiesz! To było coś więcej! Jak gryzłem to, jakbym połykał rozrażone węgle! Jakbym się rozpadał od środka! Ale zrobiłem to! Zrobiłem! A potem... Rozszerpałem ich na strzępy bohaterów pierdolonych. Jele. Okej, dajmy jedynkę. Ta historia ma jakiś morał. Czy chciałeś się po prostu pochwalić? Morał jest taki... Nie zabijesz. Nie powstrzymasz. Nie skrępujesz. Odczaruj mnie, bo zawsze wrócę, dopadnę, jak teraz. Okej, no to walczymy. Może weźmy... Co, on uciekł? Stoi tam. Dobra, czyli jednak walka. No i dobra. Spróbujmy może złapać go w krąg. Powinien się teraz wolniej poruszać. O, właśnie. No i znów się spotykamy. Możesz tak zakończyć. Odczaruję. Dziwna sprawa, drugi raz pokonaliśmy tego samego gościa. No co chodzi z tym nakarmieniem? Dobra, wiecie co? Jestem w sumie na tyle ciekawy, że zróbmy to. Możemy wybrać co chcemy mu dać, tak? Nie wiem, niech będzie... gnijące mięso.
Tego nie. Jak mamy teraz to zaakceptować? Najmy może jeszcze, nie wiem, łódko? Ale jedno. Śmieszna sprawa. Generalnie nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest w Wiedźminie. Że możemy coś takiego, no w sensie dawać mu coś. Przekaż... Nie. Spróbujmy najprostszej metody. Morgwargu, z własnej i nieprzymuszonej woli jadłem cię częstuje. W popiół się nie zmieni. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiemy. No, to za tatusia. O, to spróbujmy. Znów kurwa to samo. Ja pierdolę. Dobra. A więc w ten sposób nic nie zdziałamy. Bywaj. Do zobaczenia wkrótce. Nie za niedługo znowu z nim zawalczymy. Na to by wyglądało. Śmieszne jest to, że znowu możemy podnieść z niego mięso. Dobra. Przy okazji jestem przy jakiejś studni. Chyba tutaj miałem się dostać, mam wrażenie. Ślady prowadzą do studni. Widać, tchórz wolał utonąć, niż dać się zjeść. Możliwe, że tak było. Sam nie wiem, krew czy... Krew tchórza. Czy czyni to z niego tchórza, czy... Raczej nie. Dobra, ale jeszcze wróćmy się tutaj, bo nie przeszukałem całego tego pomieszczenia. Mam wrażenie, że coś tu mogliśmy pominąć. A nie chciałbym tego zrobić. Nie, okej, chyba wszystko jednak już tutaj zbadaliśmy. No to idziemy do tej studni. Wskocz do studni. To jest chyba mało rozważne, ale okej. Zaufamy grze. Czyli jestem pod jem. Hej! Słyszysz mnie? Geralt? Przestraszyłeś mnie! Nie chciałem. Ja myślę. Daj znać, jak znajdziesz tchórza. Okej, tak też zrobimy. A nurkujmy jeszcze. Tu jest głębiej. Ale tylko odrobinkę chyba. Dobra. Czyli raczej tędy się nigdzie nie dostaniemy, no to wychodzimy. Czy to jest dalej jego krew? Krew tchórza. Dokładnie. No to idziemy za tymi śladami. Tutaj to samo. Czy to jest jego ciało? Chyba tak. Tu coś jeszcze mamy, ale dobra, najpierw może zbadajmy to ciało. Zaraza, nie żyje. I to od dłuższego czasu. Jen! Znalazłem go! I co? I widziałem zgnilce, które były w lepszym stanie. Okej. Szlak. Dobra, zbierz to, co z niego zostało i chodź na górę. No proszę. No dobra. Zakładam, że masz jakiś plan. Nie, po prostu lubię sobie popatrzeć na gnijące mięso. Pogadamy na górze, dobra? Jen. Czarująca jak zawsze. To o, prawda. Ktoś chce cię poznać. No i mogłem najpierw jednak przeszukać tego szkieleta, który tam leżał. A już trudno. Długi miecz ze Speaker Rock. Proces gnilny zaszedł już daleko. Ale struny głosowe są jeszcze całe. Może coś z niego wyciągniemy. Nie wygląda mi na rozmownego. Każdego można zmusić do gadania, nawet trupa. Trzeba tylko wiedzieć jak. To jest dość... że nekromancja jest zakazana. Dość pamiętna scena. Seks przedmałżeński też. Nie zawracajmy sobie głowy głupotami. Czarna magia to poważna sprawa. Rzucanie tych zaklęć nigdy dobrze się nie kończy. Nigdy. Też mi się to nie podoba, wierz mi. Ale myślę, że Ciri jest w niebezpieczeństwie, nie podoba mi się jeszcze bardziej. Rozumiem, ale to nie daje nam prawa, żeby... Geralt, proszę cię. Nie mamy teraz czasu na moralne rozterki. O kurna. Dobra. Nie mamy nawet innej opcji. Potrzebujesz jakichś składników do zaklęć? Mhm. Krwi noworodka, języka dziewicy i skrzeku traszki.
poważnie? A na poważnie, tym razem bez sarkazmu? Na poważnie to nie. Jestem czarodziejką, a nie wiejską zielarką. Trzeba mi tylko energii. Dużo energii. Więc dobrze się składa, że jesteśmy w miejscu nasyconym magią. No proszę. Jest uznawanym za święte. Kapłanki będą wściekłe, jeśli użyjesz mocy ogrodu do ożywiania trupów. Geralt, zaczynasz mnie denerwować. Ja przedstawiam rozwiązania, a ty nic, tylko szukasz dziury w całym. No bo ten cały plan ma mnóstwo dziur. No właśnie. Nie szukam dziury w całym, tylko myślę o konsekwencjach. Zastanawiałaś się nad nimi? Nie. Geralt, czyli jak zwykle. Raz. Nie mamy czasu. Ciri nie ma czasu. Dobrze. Ty się zajmij burmuszeniem, a ja zrobię resztę. Selene! Selene! Dafren! Selene! Selene! Davedo! Wow, patrzcie na to. Od razu jakoś tak mrocznie, co? Ty jesteś tchórzem z Lofoten? Nie! Ja mam imię z... ja! Okej, dobra, bądźmy już konkretni. Szukamy Ciri. Szare włosy, zielone oczy. Co się z nią stało? Przez nią nie wyklei! Nie interesuje mnie to! Co się z nią stało? Co tu robiła? Mów! Nie! Mów! Mów! Morzu była! Prawie utonęła! Ej, więc chyba będziemy mieć grywalny rozdział Ciri znowu. Tak się przynajmniej zapowiada, co? Ale to co tam... No właśnie, to co widzieliśmy przed chwilą to był portal. To nie było takie przeniesienie normalne Ciri. Nie patrz tak. Pomóż mi. Mi i jej. Wow. Ciri, jaskółko, słyszysz mnie? Słyszę. Muszę cię teraz zostawić. Spotkamy się potem pod skałą topielców. Zapamiętasz? Powtórz. Skała topielców. No proszę. Czyli mamy całkiem konkretne informacje, co? Obudziłaś się, a już myślałem, że... Gdzie ja jestem? Coś ci za jeden? Spokojnie. Jesteś w Lofoten na Hindarsfjall, a mnie wołają Skjal. Ale jak ja... Skąd... Wyłowiliśmy cię z morza, ja i ten twój przyjaciel. No proszę. Dobra, wypytajmy o wszystko. Ile tak przeleżałam? Niecały dzień. Przynieśliśmy cię z rana, a teraz na wieczór idzie. Cholera. Długo. Widać, potrzebowałaś tego, żeby dojść do siebie. Sporo chyba przeszłaś, co? Cała jesteś w świeżych bliznach.
Kurczę, tylko nie bardzo staram się teraz poukładać sobie chronologicznie te wydarzenia. Wydaje mi się, że to, co działo się na Wyspie Świątynnej, kiedy uciekali przed Strażą Świątynną, to znaczy Ciri i Jaskier, to wydarzyło się później niż te wydarzenia, z którymi mamy do czynienia teraz. Okej. Hola, hola, rozebrałeś mnie? Nie miałem wyboru, byłaś przemoczona, poza tym musiałem sprawdzić, czy nie trzeba cię opatrzyć. Nasmarować piersi w oczym sadłem. Nie, nie, to już moja mama z siostrą. Ja nie śmiałbym, klnę się na honor. Okej. Spokojnie, spokojnie, wierzę na słowo. Ciri jest dobra, co? A gdzie on jest? Ten mój przyjaciel? Wyszedł jakiś czas temu. Mówił, łódź musi znaleźć. Dlaczego on nosi maskę? Ma coś z twarzą? Po prostu nie lubi jej pokazywać. Okej. Pomóż. Pomóż mi wstać. Może nie powinnaś jeszcze... Nie gadaj tyle, tylko podaj mi rękę. Trudno nie polubić Ciri, co? O, to mój braciszek. Ledwie go spuścić z oczu, a już się garnie do dziewczyny z łapami. Astrid, ale ty głupia jesteś. Widzisz przecież, że jej pomagam wstać. Przykro mi, ale muszę przerwać tę romansę. Chodź, idziemy do sauny. Gdzie? Czego rozdziawiasz usta, jakbyś chciała, żeby tam węgorz wlazł? Do sauny! Dziewczyno, byłaś sina z zimna, jak cię tu przynieśli. Musisz się porządnie wygrzać. Okej. Okay. Dobra. Naprawdę nie ma potrzeby. Ja już się dobrze czuję. Hej, dobrze? Przecież ty nawet na nogach nie możesz ustać. I nic dziwnego, mięśnie masz jeszcze sztywne z zimna. Ale nie bój się, zajmiemy się tobą z mamą. No dobra. Przepraszam, ale ja muszę iść do Skały Topielców i to jak najszybciej. Siłą cię nie zatrzymamy, ale do skały daleko, a ty ledwie chodzisz. Lepiej, żebyś pojechała konno. Właśnie, Skjal przygotuje wierzchowce. Chwilę zaczekasz, ale i tak na miejscu będziesz szybciej, niż gdybyś szła. Dobrze, niech będzie. Bardzo wam dziękuję. Oj, tam nie ma za co. No chodź, musisz wypocić te choroby. A moje ubrania? Już je tam zaniosłam. Chodź. No dobra. Więc idziemy. A, w masce? A chyba jest z daleka, co? Oj, tak. Z bardzo daleka. A skąd? Ale jesteś ciekawska. Dziwisz się? Całe życie siedzę na tym odludziu. Chciałabym podróżować jak ty. Jak ja. Wierz mi, nie chciałabyś. Okej. Nie tak. Łokieć prosto trzymaj, bo ci strzała. Nawet nie wie, jak wiele. Dobrze, znaczy, że mięśnie pracują. No, proszę. Uważaj na cięciwe, żeby o nos nie zahaczyło. Tato, wiem. Strzela sobie do wody chyba, albo do czegoś na wodzie. Nawet nie wie Astrid, ile racji jest w słowach Ciri. Widziałaś, jak znowu się wystroił? Tak się skrzy od złota, że aż oczy trzeba mrużyć. Fajna wieś, co? Dobra, właśnie rozbieraj się. Dunaga? No raczej. O, rany. No to chyba czeka mnie spora dawka cenzurowania, co? No raczej bez tego się nie obejdzie. Tutaj? Chyba tutaj. Użyj. Rozbierz się, wyjdź z przebieralni. Owiń się ręcznikiem, idź do sauny, ubierz się i wyjdź. Dobra, nie zrobię wam tego. Idziemy po prostu do sauny. Chodź, bo już mam gęsią skórkę. Okej. Jesteście, a już się martwiłam, że ona... Oj mama, bo ty się zawsze martwisz. Wszystko w porządku, co nie? Mhm. Tak. Raczej tak. To dobrze, dobrze.
A co ty tam, dziecko, masz na udzie? Siniak? To? Nie, to tatuaż. Rzeczywiście. Czerwona róża? On coś oznacza? Jeśli ktoś czytał książkę, tam jest nawet rozdział właśnie jak powstał ten tatuaż. Dość ciekawa w sumie historia. Odsyłam bodajże chyba do czwartego tomu z opowieści Wiedźmina. No dobra, w sumie to jest pamiątka po kimś bliskim. To pamiątka po kimś bliskim. Już to sobie wyobrażam. Byłaś obiecana pięknemu młodzieńcowi, dał ci czerwoną różę, nim odpłynął w rejs, ale pochłonęło go okrutne morze. Było nieco inaczej. Prawie. Ach, muszę powiedzieć ojcu, żeby przestał ci przywozić z rajdów te romansidła. Dobrze jest sobie pomarzyć, co? No, my tu gadu-gadu, a para ucieka. Trzeba węgle polać. Powiedz, tam gdzie mieszkasz, też macie sauny? Okej, dajmy jedynkę w takim razie. Wiesz, ja nie mam domu, jestem w podróży. No właśnie, płynęłaś gdzieś na statku, tak? Statku? No przecież z morza cię wyłowili, czyli się rozbiłaś, tak? No dobra, skłammy. Na statku. Właśnie, z Nowigradu. I co cię sprowadza na Skellige? Powiedzmy, że kogoś tu szukam. Mam nadzieję, że nie ukochanego. Dlaczego? Bo byś złamała Skialowi serce. Zadłużył się w tobie po uszy. Cały dzień siedział przy łóżku i gapił się na ciebie jak w obrazek. Astrid, przecież prosił, żebyś nie mówiła. Ups, no ale skoro mleko się już rozlało, to Skiala ci się podoba, co? Możemy nawet dać opcję trzecią. Rady. Dobra, nie będę nic mówił odnośnie książki. Odsyłam was do niej i tyle. Nie, muszę przyznać, że jest niczego w sobie. Pół wsi do niego wzdycha, ale to ty mu się spodobałaś. Tajemnicza piękność, która wyłoniła się z morskiej piany. Daj już spokój, nieznośna jesteś dzisiaj. Słuchajcie, bardzo miło mi się tu z wami siedzi, ale muszę już jechać. Rozumiem cię. Kto by chciał zostać w tej dziurze? Każdy z każdym spokrewniony i śmierdzi rybą. Ty chyba akurat z nikim nie jesteś spokrewniona, bo drugiej takiej Zołzy w Lofoten nie ma. Siedź już cicho. Dziecko, Skial już pewnie wyszykował konie, ale zanim do niego pójdziesz, powinnaś wskoczyć na chwilę do wody. Dobrze ci to zrobi. Okej, powinniśmy już jechać, ale no dobra, dajmy opcję numer 2. W sumie, czemu nie? Za tymi drzwiami jest wyjście na pomost. Uważaj tylko, bo śliski. Dziękuję wam raz jeszcze. A ja jeszcze raz mówię, że nie ma za co. Szerokiej drogi. Czekam jest naprawdę sporo pracy z cenzurowaniem. Opa. Ale zimna. No raczej jesteś na Skellige. Opcjonalny. Wpij kieliszek okowity Frey na rozgrzewkę. Wypij. No dobra, to wypijmy to jeszcze. Tylko gdzie jest ten kieliszek? Tutaj? Chyba nie. Może tutaj gdzieś? Też chyba nie. Dołącz do Skiala w stajni. Tu jest ten kieliszek? A, tu, dobra. Fajna sauna, co? Rany, chciałbym kiedyś do czegoś takiego pójść. No i popite. Okej, no więc powinniśmy chyba już teraz wyjść z sauny. I tak też zrobimy. Dobra, przebieralnia w tą stronę.
tutaj, dokładnie. Dobra, no to idziemy. No proszę, Sirius już w swoim normalnym ubraniu. Możemy jeszcze z nią pogadać? Pozdrowienia dla ojca! Okej. Nie wiem, czy miała na myśli ojca Ciri, w sensie Geralta, czy... czy może kogoś innego? Chciałem jeszcze spojrzeć na mapę. No dobra. Pójdę matce powiedzieć, żeby pranie zdjęła, bo burza. No to jedźmy. O, jesteś. Konie już gotowe. Ja też. To co? Jedziemy? Słuchaj, mam nadzieję, że moja siostra nie naopowiadała ci żadnych głupot. Ależ skąd? Dobra, no to dajmy jedynkę. Nie. Tylko tyle, że ponoć ci się podobam. Co? A prosiłem. Zresztą wcale nie, bo oczywiście jesteś bardzo, ale wiesz co, lepiej już pojedźmy, bo zaraz zrobi się ciemno, a ty się śpieszysz. Okej. Jak to rozegrać, co? No w sumie śpieszymy się. Trzeba pamiętać, że Ciri cały czas goni dzikiego on, ale te wydarzenia i tak już się stały, więc nic tutaj raczej nie zmienimy. Aż tak się nie śpieszę. No proszę. Chyba pierwszy raz się całujesz, co? Oczywiście, że nie. Nie, tak, pierwszy. O rany. Mamy mało czasu, ale trochę cię zdążę nauczyć. Ratujcie się! Nie ruszaj się stąd, ja... Potrafię o siebie zadbać. No i nawet nie wiesz jak, Skialo. Okej, no to walczymy. Więc tym razem naszym przeciwnikiem jest dziki Gon. Dobra, jak się używało... A, właśnie. I bam. Ten atak jest naprawdę mocny. Zróbmy to jeszcze raz. I jedziemy. Okej, ponownie. Bądźmy się jak najwięcej tych wojowników. Dobra, jeszcze ogar. O. Nie możemy się leczyć podczas tej walki. O, dobra, użyjmy może ataku. Tu jeszcze jeden jest. W ogóle go nie zauważyłem. Aj, no i... Kicha. Kurna, trzeba uważać podczas tych walk, bo... Wiecie co wam powiem? Te przeskoki Ciri są niby fajne i można pewnie rozwiązać tą walkę w taki sposób, że cały czas używalibyśmy tego specjalnego ataku. Ale generalnie, gdy walczymy... to muszę powiedzieć, że Ciri nie jest tak sprawna jak Geralt i wydawało mi się, że te rozdziały, przynajmniej jak grałem za pierwszym razem, jak grałem Ciri, to te rozdziały wydawały mi się dość łatwe, a teraz relatywnie mam z nimi dość dużo problemów. A może to dlatego, że gram na najtrudniejszym poziomie trudności. Może to mieć jakiś związek z tym. Dobra. Okej. Użyjmy. Jeśli teraz mi się nie uda tego już wygrać, to po prostu zrobię cięcie. Ale czasem jakieś tam porażki też trzeba pokazywać, a nie od razu robić cięcia, co? Myślę, że moje fejle też mogą być dla kogoś w jakiś tam sposób
Ciekawe, nie wiem. Dobra. Użyjmy specjalnego ataku. Całkiem mocni są ci wojownice. Właśnie o tym mówię. Generalnie czas na zrobienie uniku altem, czyli te takie szybkie uniki, jest większy niż jak gram Geraltem, więc muszę reagować wcześniej. Dobra. Okej. Teraz już będę ostrożniejszy, nie będę się wdał w walkę z kilkoma na raz. Najpierw jednego. O! Ruszaj, Ciri! Nie oglądaj się! Dobra. No to idziemy. Co to było? Dziki Gon. Ragnarok! Koniec świata! Nie, jeszcze nie. Ale muszę uciekać, oni mnie szukają. Wskakuj na konia. Pokażę ci drogę do skały. Dobra, co z jego rodziną? Powinieneś zostać. Sprawdzić, co z Astrid, twoją mamą. Potem, jak zobaczysz, że dotarłaś na miejsce. Chodź. No więc tak to się wydarzyło. Ludzie uznali, że Skjal po prostu uciekł przed Gonem. Uważaj, ruszaj, Ciri! W rzeczywistości było inaczej. No ale okej, nie zmienimy już tego. Szybciej! Szybciej, bo nas dopadną! No to wiejemy. Próbuj sobie przypomnieć, jak się nazywał w książce koń Ciri. Kelpie chyba? Chyba tak. Zastanawiam się, czy on też był biały. Oj, kurczę, ale mnie poharatały te ogary. Dobra. Na kolejnego już trzeba będzie uważać. Unikajmy go. Dobra. Trochę tracimy wytrzymałość. Okej. Skjal nam trochę daleko odjechał, ale myślę, że go dogonimy. Dobra. Zatrzymaj się! Co? Czy to jest nasz mag? Wydaje mi się, że tak. O kurna. Został jeszcze raniony, na to wygląda. A więc odpłynęli gdzieś razem. No dobra, to może być ciekawe. Poznajecie tego stworka? Już się z nim spotkaliśmy wcześniej. Wyjdzie nam troszkę dłuższy odcinek niż zwykle, ale okej. Co się stało z tym stworem? Co? Zostaw woli! Co? Miałem go Zondara, ale on sprzedał go. Komu? Nie wiem. Ale my chyba to wiemy, odejdź. Co? Bo powiedzmy tak było. Oczyść moje imię. Odejdź, mówię. Rany, szkoda mi Skjala. Był poczciwym facetem, co?
Patrzcie, cały ogród umarł. Wow. No to nie spodoba się na pewno kapłankom. Dobra, wypytajmy o wszystko oczywiście. Bien. Dobrze się czujesz? Teraz już tak. To zaklęcie. Wyobraź sobie, że bierzesz do ust wijące się robaki. Albo zanurzasz się w gnoju. To było mniej więcej takie uczucie. Akurat co do zanurzania w gnoju, no to pewne doświadczenie Geralt ma. Mogłaś okazać trochę współczucia temu chłopakowi. On... To nie chłopak Geralt, tylko kawał zgniłego, cuchnącego mięsa, które przemówiło dzięki mojej magii. Przemówiło, a jakże. Nawet wyło z bólu. Wiem, że on się wydawał prawdziwy, ale to już nie był człowiek. Rozumiesz? Co? Co się stało z ogrodem? Obumarł, tak jak mówiłam. To zaklęcie wymaga dużo energii. Co ciekawe, czy nie kiedyś... Wiedziałeś, że to się tak skończy, prawda? Ale nie raczyłaś powiedzieć. Nie, bo wiedziałam, że będziesz protestował. Twoje poczucie przyzwoitości jest urocze, ale czasem zawadza. A, to są... Geralt, wiem, że mamy o czym rozmawiać. Ale nie tu, dobrze? Nie chcę tu zostać ani chwili dłużej. To są... Ogród! Nasz ogród! Jak mogliście? Pomogłyśmy, a wy? Niebywałe! Spokojnie. Mają trochę racji. Nie waż się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne prawo. A wy zapłacicie za to. Przepraszam. Nic więcej nie masz do powiedzenia? To wszystko? Nic, co by nas usprawiedliwiło. Zadbam o to, żeby całe Skellige usłyszało o tym, co zrobiliście. Czekaj, to ja zrobiłam. Ja sama. Geralt próbował mnie powstrzymać, ale nie usłuchałam. Powinnam była się spodziewać. Ostrzegali mnie przed tobą. Czarodziejki. Nikt przed tobą drzwi nie otworzy. Nikt ci jadła nie poda. Nikt ran twych nie opatrzy. Rany. Jen, nie musiałaś. Nie, ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze Skiala. Okej. Wiele się nie dowiedzieliśmy, ale przynajmniej możemy być pewni, że Ciri nie ma już na Skellige. Ani w Velen, ani w Nowigradzie. Znów gdzieś przepadła. Może jeśli uporządkujemy informacje, które udało nam się zebrać do tej pory, popchnie nas to dalej. Też mam taką nadzieję. Spróbujemy to zrobić. Co ona się wpakowała? Nie wiem, ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. No na pewno nie odpuścimy, co? Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydal, którego Skial widział na plaży. Widzisz, spotkałem coś, czy kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo. Gdzie? W Velen, w kasztelu, którym do niedawna władał niejaki baron, a teraz jego prawa ręka, sierżant Ardal. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Gorzej, że na brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odebrała mu rozum. Ciężko się z nim będzie dogadać. Nie marudź, będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie wiedźmin i czarodziejka. A powiedz, czy to... Zresztą, mniejsza z tym. Okej, wypytajmy o to do końca. Chciałaś mnie o coś spytać. O co chodzi? Powiedz... Myślisz, że to coś, to może być Ciri? Że ona, no wiesz, została zmieniona jakimś zaklęciem? Nawet nie chcę o tym myśleć. Geralt, musimy brać to pod uwagę. Może. W Nowigradzie szukała leku na jakąś potężną klątwę. Ale nie chcę teraz tego roztrząsać, bo zwariuję. Po prostu róbmy swoje i zobaczymy, co dalej.
Mamy nawet słowa tej klątwy. Zakładam, że Geralt je zapamiętał oczywiście, bo... Trop Ciri na Skellige zbadaliśmy już prawie do końca. Pora wracać na kontynent. Zanim odjedziesz, jest coś jeszcze. Coś ważnego. Co takiego? Spotkajmy się w Larvik, w hali wojowników. Tam porozmawiamy. Okej. Dobra, dajmy na razie dwójkę. Może później. Wybacz, najpierw muszę coś załatwić. Cóż, jak musisz, to musisz. Poczekam na ciebie jakiś czas w Larvik. A gdybyś jednak nie dotarł, widzimy się w Wyzimie. W pałacu w Wyzimie. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri, to nasza sprawa i tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Emhyrem. Musimy się z nim spotkać. No, nie podoba mi się to. Bardzo jesteś lojalna wobec swego mocodawcy. Jesteś twoim mocodawcą, mój drogi, nie zapominaj o tym. Bo może być, że sam ci wtedy o tym przypomni. Okej, nie mam najmniejszego zamiaru tego robić. Nie ma mowy. Nie mam najmniejszego zamiaru mu się meldować. Cóż, ja cię do tego nie zmuszę. Do zobaczenia. Bardzo dobrze. Uważaj na siebie. Poczekaj. Ta sprawa w Larvik jest dla mnie naprawdę ważna. Byłabym wdzięczna, gdybyś za długo nie zwlekał. Zrobimy to jak tylko... Myślę... Wypłyniemy z tej wyspy. Okej, okay, Yennefer odjeżdża konno. Sprawdźmy w ogóle... Najbrzydszy człowiek na świecie. Poziom 19. Okej, okay, czyli czeka nas trochę jeszcze zadanek pobocznych, zanim się za to weźmiemy. Ja jestem ciekawy, natomiast ostatnie życzenie. Spotkaj się z Yennefer w Larvik. Okej, okay, czyli jak odpuścimy tą wyspę, porobię sobie jeszcze teraz wszystko na wyspie, na której obecnie jesteśmy, to od razu udamy się do Larvik i wykonamy sobie to zadanko. Dobra. Ale jeśli chodzi o ten odcinek, no to już oczywiście wszystko na dzisiaj. Odcinek i tak naprawdę się mocno przedłużył. Więc dobra, tyle. Dzięki, że wpadliście. Jeżeli wam się podobało, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, które publikuję, no to zasubskrybujcie kanał. A ja się już z wami żegnam. Cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.